Witam. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o zaletach iPhone'a 14. Zanim przejdę do omawiania iPhone'a 14, chciałem pokazać jako ciekawostkę, iż wchodząc w zdjęcia w tryb portretowy, można tutaj wybrać sobie taką ikonkę u góry, przycisnąć. I teraz w zależności od tego, jak chcemy mieć rozmazane tło, tutaj suwakiem przesuwamy, to jest maksymalnie, tu jest w drugą stronę prawie w ogóle. Zapraszam do oglądania. A więc tak jak wspominałem w swoich poprzednich filmikach, o czy warto kupować iPhone'a 14, jak również porównania oraz rozwiązania problemów iMessage. Jest to na pewno ewolucja iPhone'a, nie jest to rewolucja, jest to ewolucja. 14 jest bardziej zaawansowanym telefonem. No, dla mnie duże znaczenie miały aparaty, więc jest tutaj nowy system dwóch aparatów. Są większe matryce, co nie podlega jakiejkolwiek wątpliwości. Tutaj prawa fizyki, jednak wyłapywanie więcej światła poprzez większe matryce nie są podważalne. Jest masa też ulepszeń, jeśli chodzi o aparaty. Jest Photonic Engine, gdzie nie ma w 13 i w poprzednich wersjach. Jest to w słabym świetle lepsze uzyskanie zdjęcia. Nawet iPhone podaje, że jest to 49%. Ja tutaj, tak jak już wcześniej wspominałem, w liczby nie wierzę, ale faktycznie jest to zauważalne. Jest lepsza przesłona w aparacie przednim, jest True Depth też w aparacie przednim, jest szersza perspektywa w tym przednim aparacie. Co do tylniego aparatu jeszcze jest taka funkcja Deep Fusion. Są to wyłapywane więcej szczegółów, są bardziej też te zdjęcia dokładniejsze. Jest tryb w trybie filmowym, jest 4K. No i jeśli chodzi o moje testowanie przez ponad tydzień zdjęć, filmów, jest to niepodważalna różnica z moim starym iPhone'em. No tak jak wspomniałem, nie warto na pewno wymieniać 12, 13 na 14, ale już starsze modele jak najbardziej tutaj polecam 14. Co jeszcze z nowości w iPhone 14? Wykrywanie wypadków, alarmowe SOS przez połączenie satelitarne, które w Polsce jeszcze nie funkcjonuje, tylko w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o flash, jest, wracając do aparatów, o 10% jaśniejszy. Teraz nagrywam swojego starszego telefonu, jest też dosyć dobry aparat, 12 milipikselowy, starszy iPhone. A możecie sobie porównać moje dwa poprzednie filmiki, jaka jest różnica. Tam też nagrywałem w różnych trybach, więc warto sobie do nich wrócić. Jeśli chodzi o baterię, wydłużony czas pracy na baterii jest, jak to iPhone twierdzi, największa wydajność pośród w ogóle baterii jakichkolwiek iPhone'ów. No faktycznie tutaj mogę powiedzieć, że na przykład dzisiaj mogę pokazać 64% mam nadal baterii, gdzie używałem no niezbyt często telefonu w pracy, aczkolwiek przy takim częstym używaniu, aplikacjach, oglądaniu filmów, YouTube'a, no ta bateria spokojnie mi wystarcza cały dzień, dopiero wieczorem muszę naładować, jeśli chodzi tak o czas, nawet od 8 rano. No i właśnie ta bateria jest też, zawdzięcza to chipowi oszczędność baterii, która jest i tak dość duża, bodajże 3279 mAh. Chip A15 Bionic jest dodany jeden rdzeń w porównaniu z 13-kami, pięciordzeniowy. To jest właśnie zasługa tej wydajności.
Co jeszcze? Super szybka komunikacja 5G. Dla mnie nieporównywalne, jeśli chodzi o mój stary iPhone. Tutaj w międzyczasie będę pokazywał wielkość tego telefonu, jak to wygląda. Z tyłu mam założony oczywiście osłonkę na aparat. Ten aparat jest generalnie też mniejszy. W tych iPhone'ach 14 Pro on nieco więcej wystaje. Wiadomo, jest tutaj też są trzy aparaty, nie dwa. Jest 408 milipikselowy ten aparat Pro. I jest tutaj jeszcze taka ciekawostka, że na przykład Face ID odblokowuje się zarówno w pionie, jak i w poziomie. Tego nie zauważyłem w poprzednich telefonach. Na pewno wiem, że to w XS nie działa i starszych, nawet przy ściągniętym iOSie nowym. No jest to bardzo fajne, ponieważ nieraz oglądam filmy, coś nam się zablokuje. Uważam, że genialnie to poprawił Apple. Jest właśnie karta SIM tylko na właśnie na Europę. W Stanach nie opłaca się ze Stanów sprowadzać telefonu z tego powodu, że nie będziemy mieli możliwości tutaj funkcjonowania tego telefonu z kartą eSIM, ponieważ nie ma jeszcze w Europie eSIM. Ma być, kiedy dokładnie nie wiem. Warto poczekać, ponieważ używając zwykłej karty SIM tutaj możemy również później używać jako drugiej karty eSIM, czyli takiej jakby wirtualnej karty. Także spokojnie na Europę, tutaj są z SIM i eSIM, więc spokojnie nie trzeba się o to martwić. Jeszcze z takich ciekawostek chciałem powiedzieć na koniec, że iPhone właśnie dużo wykorzystuje z recyklingu, na przykład wszystkie magnesy są z recyklingu, również anteny z plastikowych butelek. Co jeszcze? Wolframy również są robione z recyklingu, więc no jest taki, to dla mnie, który jednak patrzy na to środowisko bardziej przychylnym okiem, jest to dobra informacja. Jeszcze tutaj na koniec mogę pokazać takie rzeczy, jak ponieważ pojawiły się problemy w iMessage. Ja co prawda mówię w pierwszym filmiku, ale tutaj mogę teraz pokazać dokładnie, więc wchodzimy w kolejne tutaj ustawienia. Jak tutaj widać, ustawienia. Następnie chodzi to właśnie o iMessage, które nie działały mi na początku w telefonie. Następnie wchodzimy tutaj w ustawieniach wiadomości, tutaj, i w wiadomościach pojawia nam się coś takiego jak iMessage, wysyłka, odbiór. U mnie te iMessage było właśnie, musiałem suwakiem przesunąć, wysyłka, odbiór, musiałem tutaj zaznaczyć swój numer telefonu. Wchodzi się w to, nie będę tutaj pokazywał, wchodzi się w to i zaznacza swój numer telefonu, z którego mają być iMessage. Jeszcze co do tutaj ściągania sobie uaktualnienia, ponieważ 16.02 jest message, u mnie też 16.01 ściągnęło, musiałem wejść w ogólne, również w ustawienia, tak jak wcześniej, ogólne, i w ogólne mamy uaktualnienia tutaj. Uaktualnienia tutaj mogę pokazać, jest iOS 16.02. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, zapraszam też do oglądania innych filmików związanych z tatuażem, również mój teledysk, i wrzuciłem tam jeszcze z Van Gogha, z Exhibition Van Gogh 360, więc gorąco polecam, również do odwiedzania MP Galery. Tutaj w opisie podam oczywiście linki, a wspomniane filmiki znajdują się tutaj na kanale. Pozdrawiam. I have rapped in a program I did, a Weird Weekends episode about rap. Can you remember any of the rap that you did? My money don't jiggle jiggle, it folds. I'd like to see you wiggle wiggle, for sure.